Koszalińska. Mam zaszczyt poinformować, że w roku akademickim 2014-15 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły naukowe profesora nauk technicznych pani Mirosławie Rutkowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz tytuł profesora nauk humanistycznych panu Czesławowi Partaczowi z Wydziału Humanistycznego. Proszę o wystąpienie panią dr habilitowaną Magdalenę Piasecką oraz pana doktora habilitowanego Roberta Starostę. Mam przyjemność poinformować, że dzisiejsza uroczysta promocja doktorska dotyczy osób, które uzyskały stopień doktora w trzech jednostkach Politechniki Koszalińskiej. Ślubujemy i przyrzekamy. Zatem nie ma żadnej przeszkody, abyśmy przyznali wam godność, jakiej dostąpić pragniecie. Przystąpimy teraz do wręczenia dyplomów doktorskich. Dziękuję serdecznie. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali. Odznaczam pana złotym medalem za wiele. Tradycyjnie zostaną dzisiaj uhonorowani przedstawiciele Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju, ale też podziękowania za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję na dalszą, szczególnie teraz, kiedy kończymy Centrum Badawczo-Rozwojowe i może ten obszar również będzie obszarem, w ramach którego będziemy mogli współpracować. Dziękuję serdecznie. Collaboration between our two universities will continue to deepen and strengthen. This is from our rector and from. Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej. Dziękuję za przybycie na obchody święta uczelni.